TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Jak byś mógł podsumować ten mecz? Dzisiaj w twoim wykonaniu jedna bramka i aż trzy asysty? No myślę, że niezły mecz i indywidualnie i drużynowo, mimo tych dwóch straconych bramek nie odpuściliśmy jeszcze przed przerwą. Wyszliśmy na prowadzenie i w drugiej połowie tylko je podwyższyliśmy. Ale można powiedzieć wynik trochę hokejowy. Spodziewaliście się przed meczem takiego wysokiego zwycięstwa? Patrzyliśmy na to, żeby tylko wygrać. Nieważne jaki to będzie wynik i tak naprawdę szkoda tych dwóch straconych bramek, to na pewno. Ale liczą się trzy punkty. W tym tygodniu znowu bardzo dużo kibiców przyszło na stadion i doping chyba wam pomógł w tym spotkaniu? No myślę, że doping pomaga w każdym spotkaniu, także dziękujemy kibicom, że tak licznie tutaj przychodzą. To już ostatni mecz u siebie, także to była okazja, żeby pożegnać się w tym roku ze stadionem i dziękujemy im za to. I jakie macie teraz nastawienia przed ostatnim wyjazdowym spotkaniem? Takie same jak przed każdym innym meczem, pojechać i wygrać.